Cześć, witajcie moi drodzy. Mamy wtorek, 7 listopada. Zapraszam na klina. Moi drodzy, wiem, że tam pisaliście w komentarzach, część z Was przynajmniej, że wolicie, kiedy moją gębę widać na tych podcastach. Natomiast z powodów technicznych na razie tak pozostanie po prostu. No i w sumie tyle. A na dzisiaj sobie przeczytamy fragment znowu z książki 24 godziny. Na 7 listopada myśl przewodnia A brzmi następująco. Olatniała się także większość moich uraz i uprzedzeń. Odkryłem, że wyrównywanie rachunków z ludźmi nie przynosi nic dobrego. Zamiast polepszać nasze samopoczucie, odpłacanie pięknym za, nadobny, za nadobne wywołuje w nas gory czy niesmak. Postępując w ten sposób, nie każemy naszych wrogów, lecz burzymy własny spokój ducha i umysłu. Pielęgnowanie żalu i urazy najbardziej szkodzi nam samym. Nienawiść prowadzi do frustracji, niepokoju i rozdarcia. Jak my traktujemy ludzi, tak oni traktują nas. Nienawiść rodzi nienawiść. Uraza powoduje urazę. Niechęć owocuje niechęcią. Nie lubiąc ludzi, nie możemy też być lubiani. Pretensje i chęć odwetu to dla nas trucizna. No, i właśnie, tutaj pytanie takie, czy pamiętamy o tym? Zobaczek. Z czasów, jeszcze, tak się chlało, no to oczywiście było takich akcji, nie? pełno, no bo to pijąc, człowiek sam sobie robił po prostu pod górę, za każdym możliwym razem. Bardzo często było tak, że no, alkohol puszcza hamulce, więc mówiło się rzeczy i robiło się rzeczy, których się rzeczy jasna później żałowało. Bardzo często niestety było tak, że nasza duma nie pozwalała nadzwyczajnie tego dostrzegać, tak? Że, żeśmy jakiś błąd popełnili czy coś. No to było szukanie dziury w całym i odwracanie kota ogonem, byleby tylko jakby utwierdzić się we własnym stanowisku. No, to, to jest kompletnie bez sensu. No ale tak to, tak to wyglądało. No i teraz w momencie, kiedy yy, przestajesz pić, zaczynasz trzeźwieć, zaczynasz żyć, no fajnie no, dbać o tą pogodę ducha po prostu. Bo ja zawsze mówię tak, że jeżeli Twoja higiena trzeźwienia jest zachowana, czyli masz tą umowną pogodę w serduchu, trzymasz się określonych zasad. Bo przypominam, alkoholizm jest chorobą i bez względu na to, w jakim miejscu kraju czy świata mieszkasz, yy, czym się zajmujesz, to nasze chlanie i nasze trzeźwienie jest bardzo podobne, w pewnych przypadkach zupełnie identyczne. Ostatnio nawet na naszej grupie wsparcia. Mieliśmy taką sytuację, pozwolę sobie na małą dygresję, że spóźniłem się na grupę, tam chyba 20 po 18 byłem, i był jakiś taki temat, właśnie odnośnie tego, że się dostrzega alkohol gdzie indziej. Ja nie zrozumiałem, nie, nie wiedziałem o co chodzi, i mówię: Wiecie co, no, nie wiem, czy chodzi o to. Ale ja na przykład jak się gorzej czuję, no to idąc ulicą, to spostrzegam wszędzie jakieś kapsle, wiesz, leżące. Piątki czy dychy na ulicy bym nie zauważył, ale kapsel po browarze czy zgniecioną puchę, no to będę widział z daleka, wiesz, nie? na chodniku. I mówię, no tak, takie rzeczy są, no to znaczy, że już gdzieś jest ten gotowy. No i tam w ogóle śmiech się zrobił, no bo dokładnie o tym mówili. Ja mówię, no to kurde, tak to wygląda, jak to na wciarze z całego świata się doskonale rozumieją. No ale to wynika z tego, że alkoholizm jest chorobą. Więc teraz w momencie, kiedy y, dbasz o tą y, higienę, trzeźwienia, według tych określonych zasad, które gdzieś tam są, między innymi halt i tak dalej, to zwyczajnie dużo łatwiej Ci znosić głody, nawroty, utrzymać abstynencję, a później też spełniać marzenia, osiągać cele i tak dalej, i tak dalej. I teraz mi osobiście jedna z najgorszych rzeczy, która mnie strasznie dobija, która mnie strasznie wypala. Y, uczucie, które niszczy moją trzeźwość chyba najbardziej, to jest właśnie frustracja wynikająca z mojego nakręcenia. I bardzo, mi... i jeżeli masz podobnie, to postaraj się naprawdę to zapamiętać. Że jeżeli zrobisz sobie wkrętkę, jeżeli ktoś ci coś y, głupiego powiedział, jeżeli ktoś ci coś zrobił, wiesz, i masz w sobie ogromną chęć odwetu, ogromną chęć, wiesz, y, niechęć do tych ludzi pielęgnujesz, to uwierz mi, że frustracja będzie cię bardzo, bardzo mocno zżerać. I to nie chodzi o to, żebyśmy pozwolili się traktować jak byle co, nie? No bo wiesz, z trzeźwieniem jakby nasza, nasza poczucie własnej wartości zaczyna rosnąć i nasze, yy, nasza zgoda na byle jakość i na wyzysk, wykorzystanie spada. I to jest bardzo dobra oznaka. Natomiast jest takie pojęcie jak asertywność. Jeżeli ktoś ci robi coś złego, to powiedz o tym. Mów, że to ci się nie podoba i, i tego nie chcesz. Czasami trzeba zmienić środowisko, no, no życie po prostu. Ale to jest twoje życie, twoje wybory. Natomiast pielęgnowanie, wiesz, złości i dbanie o nią do kogoś, urazy, wypominanie rzeczy sprzed lat kiedy w związkach czy coś, to jest słabe. To jest słabe, to do niczego nie prowadzi. Ba, mało tego, to chyba Buddha powiedział o tym. Że jeżeli złościsz się na kogoś, w tym sensie, że pielęgnujesz tą złość do kogoś, przez długi, długi czas to jest tak, jakbyś pił truciznę w nadziei, że ta druga osoba zachoruje. Nie ma szans. I tu nie chodzi o to, żeby udawać świętego. Jak się wkurzysz, to masz w prawo. Złość nie jest zła. Absolutnie. Natomiast pielęgnowanie złości, wiesz, jak kurde najlepszego kwiatka na parapecie, no to sorry, to, to nie do końca tak. I zastanów się, czy przypadkiem nie jest też tak u ciebie, a jeżeli tak jest, to unikaj właśnie tego. Bo frustracja wynikająca z pielęgnacji złości do innych osób, ona nas strasznie wypala. Bo mało tego, przestajesz pić, i sobie myślisz. Kurde, miało być tak pięknie, a nie jest, to jest grane. Mam to w dupie, nie warto. Nie? Jak piłem, było lepiej. No, czasami też tak jest, ale to nie dędy droga, prawda? I warto się zastanowić, moi drodzy. Hmm. czy przypadkiem gdzieś nie pielęgnujemy złości do innych ludzi. Mi się to niestety czasami zdarza. Na szczęście znacznie rzadziej niż kiedyś. Yy, a jeżeli na przykład odpalę czy coś, wiesz, powiem nie tak z chęcią odwetu, rzecz jasna, w miarę szybko się ogarnę, to w miarę szybko staram się po prostu przeprosić taką osobę czy coś, zaznaczając, słuchaj, takie, takie zachowanie mi się nie podoba, nie lubię tego, jak mnie tak traktujesz, ale też przepraszam, bo ostatnio odpaliłem za bardzo, nie? Wiesz. I, I tyle po prostu. Moi drodzy, jeżeli my, co do zasady, co z, do natury, będziemy starali się ludzi zwyczajnie lubić, czyli nie zakładać niczego z góry, że ktoś nam coś powiedział, ktoś nam coś zrobił, bo to jest w ogóle najlepsze, nie? Ja myślę, że ty myślisz, że on pomyślał. <laughs> I w tym momencie w ogóle jest głuchy telefon. Jeżeli będziemy starali się na ludzi patrzeć z nadzieją, że hej, to są, to są dobrzy ludzie. Suma summarum, ludzie są dobrzy. To uwierz mi, że to naprawdę będzie czuć w Twoim zachowaniu. A jeżeli to będzie czuć w Twoim zachowaniu, to uwierz mi, że to, co dasz, do Ciebie wróci. Więc jeżeli Ty będziesz starał się jednak ludzi lubić, ja nie mówię udawać i nie reagować na trudne sytuacje. Ale jeżeli po prostu zwyczajnie, po ludzku, będziesz starał się innych lubić, uwierz mi, że to do Ciebie wróci. I teraz zwyczajnie będziesz lubiany. Yy, a to jest dobre. Nie? I tu nie chodzi o to, żeby inni Ciebie lubili i akceptowali, bo będziesz spełniał ich oczekiwania. Nie. Tu chodzi o to, by inni Cię lubili i akceptowali, bo Ty jesteś spoko gość. Wiesz. A to w ogóle zachęca innych do trzeźwienia. Bo jak nie jesteś takim, wiesz, yy, zbawcą na krucjacie, który wszystkim abstynencję wpycha butem w gardło, tylko po prostu jesteś swój chłop, to w końcu sami mogą zapytać. Ej, Ty, kurde, co robisz, że tak jest, nie? Tyle, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, jak sobie radzicie z ludźmi, lubicie ludzi, czy nie za bardzo lubicie. Eee... No i tyle, no. Jak, jak to też widzicie, czy widzicie to, że to, co dajecie, do was wraca, po prostu. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, pogody w serduchu i do zobaczenia jutro. Cześć.